Bardzo długo użytkownicy czekali na to, aby YouTube wprowadził możliwość przesyłania filmów nagranych w 60 klatkach. Największe znaczenie ma to w przypadku gier. Teraz możemy nagrywać i wrzucać na ten popularny serwis w lepszej jakości poradniki, recenzje, let's playe czy gameplaye. Dysponować musimy tylko odpowiednim sprzętem. W przypadku grania na konsolach czy komputerze. Zapraszam Was na recenzję nagrywarki Elgato GameCapture HD60. Pudełko jest dość małe i lekkie. Na froncie możemy znaleźć grafikę prezentującą urządzenie i logotypy. Z tyłu znajduje się specyfikacja nagrywarki, która pozwala nam na przechwytywanie obrazu jak i dźwięku w pełnym Full HD i 60 klatkach na sekundę. Do tego wykorzystuje dość popularny kodek H264. Twórcy zadbali także o wsparcie dla posiadaczy komputerów z systemem Mac. Są wypisane także wymagania sprzętowe, jakie spełnić musi nasz komputer. Wszystkie informacje na pudełku są w języku angielskim. W dość ciekawy sposób dostajemy się do wnętrza pudełka. Musimy wysunąć zawartość z tekturowej warstwy. W środku znajdują się wszystkie niezbędne rzeczy do szybkiej instalacji. Na samej górze powinna znajdować się nagrywarka. Pod spodem natomiast dwa kable do podłączenia z komputerem i HDMI. Miło ze strony Elgato, że producent dorzuca od razu pełnowymiarowy kabel HDMI. Zazwyczaj w przypadku tego typu sprzętu we własnym zakresie musimy dokupić ów kabel. Znaleźć możemy także specjalną naklejkę. Niezbędne oprogramowanie będziemy musieli pobrać z internetu. To dość dobre rozwiązanie, ponieważ będziemy korzystać z możliwie najnowszej wersji. Producent bardzo często dokonuje poprawek do swojej aplikacji. GameCapture HD60 to niezwykle mała nagrywarka, którą łatwo jest przenosić. Zabrać ją możemy na przykład do kolegi, aby zgrać materiał wideo. Na górze znajduje się dioda informująca nas o stanie urządzenia i nazwa modelu. Po bokach są porty wejścia, jack 3,5 mm, HDMI, mini USB. Po drugiej stronie jest tylko jedno wyjście HDMI. Górna część niestety dość szybko się brudzi i palcuje. Niezwykle trudno jest utrzymać GameCapture HD60 w czystości. Oprogramowanie będziemy musieli pobrać sami z internetu. W środku pudełka znajduje się adres, pod którym ściągniemy niezbędną aplikację. W zależności od systemu operacyjnego Windows Mac wybieramy odpowiedni instalator. Sam proces instalacji jest niezwykle prosty i raczej nikt nie powinien mieć z tym problemu. Na pulpicie powinien pojawić się skrót do programu GameCapture HD. Dzięki temu oprogramowaniu możemy przechwytywać, edytować już nagrane materiały wideo i streamować. W zakładce Urządzenie możemy przejść do wyboru ustawień. Nagrywarka obsługuje Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, iPada, iPhone'a, Wii U oraz inne urządzenia. Dostosować możemy rozdzielczość, jak i zaznaczyć opcję nagrywania w 60 klatkach na sekundę. Jakość ustawiamy przy pomocy suwaka. Polecam wybrać możliwie najwyższą wartość 40 MB na sekundę. Niekiedy przydaje się opcja przycięcia, szczególnie kiedy przechwytujemy urządzenia mobilne, tak jak iPad czy iPhone. W kolejnej zakładce Obraz zmienić możemy jasność, kontrast, saturację i barwy kolorów. Tutaj będziemy musieli sami eksperymentować. Dobrać ustawienia tak, aby jakość obrazu nas satysfakcjonowała. W audio zwiększamy głośność bądź obniżamy ustawienia dźwięku. Poszczególne ustawienia nagrywania możemy zapisać do profili. Te niezwykle przyspieszą naszą pracę, kiedy to nagrywamy z kilku różnych urządzeń. Profile możemy także udostępniać naszym znajomym, wysyłając im odpowiedni link. Na samym końcu musimy jeszcze ustawić katalogi do zapisu. W zakładce Przechwytywanie wybieramy katalogi, w których przechowywać będziemy surowe nagrania, wyeksportowane klipy, jak i zrzuty ekranu. Warto ustawić także opcję eksportu naszych materiałów. Wybrać tam możemy popularne serwisy społecznościowe, jak i ustawić, aby nasz głos nagrywał się do osobnego pliku. W zakładce Aktualizacje możemy włączyć bądź wyłączyć automatyczne sprawdzanie nowej wersji programu GameCapture HD. Po tych prostych czynnościach jesteśmy gotowi do nagrywania. Wystarczy teraz, że naciśniemy na duży czerwony przycisk Capture. Nagrywanie się rozpocznie i będziemy mieli podgląd do dużej części aplikacji. Zarządzać możemy poziomem głośności po prawej stronie w zakładce Game Audio. Podczas przechwytywania obrazu możemy nagrywać także naszą narrację z mikrofonu podczas grania. To dość ciekawa funkcja, ponieważ możemy nagrywać zarówno gameplay, jak i nasz głos jednocześnie.
Do tego nie potrzebujemy też dodatkowego oprogramowania, a wystarczy nam tylko aplikacja Game Capture HD. Nie musimy się także martwić o synchronizację. Głośność naszej mowy ustawiamy podobnie jak dźwięk z gry. Do tego wchodząc w opcję ustawić możemy redukcję szumów w mikrofonie. Naprawdę to się przydaje, kiedy chcemy mieć czysty dźwięk audio w naszych nagraniach. Game Capture HD oferuje nam także streamowanie do popularnych serwisów, takich jak Twitch, YouTube, Ustream, Dailymotion oraz innych. Zarządzać możemy także scenami, co pozwoli nam dodać kamerkę internetową, logotyp czy własny obrazek. Możliwość ustawień scen jest naprawdę sporo. Nawet bardziej wymagający użytkownicy powinni znaleźć interesujące ich opcje. Przejdźmy do kolejnej ważnej funkcji programu, mianowicie do edycji. Po nagraniu materiału wideo możemy przygotować nasz film do publikacji. Aplikacja pozwala na przycięcie materiału i usunięcie niepotrzebnych scen. Niby nic wielkiego, ale pozwoli nam to zaoszczędzić czas. Sam proces edycji jest niezwykle prosty i intuicyjny. Kiedy jednak zamierzamy bardziej dopieścić nasz materiał, zawsze możemy skorzystać z zewnętrznego programu do renderowania, np. Sony Vegas. Kiedy upewnimy się, że wszystko jest tak jak należy, możemy wyeksportować materiał do formatu MP4, naciskając na zieloną ikonkę. Proces ten może zająć nam dłuższą chwilę, wszystko zależy od parametrów nagrywania, jakie wybraliśmy i od długości nagranego klipu. Elgato Game Capture HD 60 to dość profesjonalna nagrywarka, warta swojej ceny. Oferuje nam nagrywanie z konsol, z komputera i z platform mobilnych takich jak smartfony i tablety. Materiały wideo możemy nagrywać w pełnym Full HD i 60 klatkach na sekundę. To dość ciekawa funkcja dla youtuberów, którzy zamierzają przesyłać swoje filmy z taką płynnością obrazu. Kolejnym ogromnym plusem jest bogate funkcje oprogramowanie. Podczas testowania program Game Capture HD był niezwykle stabilny. Nie psuł nagrań i do tego działał dość płynnie. Dzięki oprogramowaniu, oprócz nagrywania, możemy także edytować nasze filmy i streamować. Jest to jedna z nielicznych nagrywarek, która oferuje możliwość nagrywania naszej narracji z mikrofonu z odszumieniem w tle. Klipy filmowe możemy nagrywać do 40 MB na sekundę z kodekiem H264 i zapisywać do formatu MP4. Dzięki Elgato Game Capture HD 60 możemy nagrywać także gry z komputera, podłączając kabel HDMI do naszej karty graficznej. Dzięki temu obciążona będzie głównie nagrywarka, a nie nasz komputer. Pozwoli nam to zaoszczędzić trochę mocy procesora na samą grę. W taki właśnie sposób możemy komfortowo grać, jak i nagrywać gameplay, np. z Wiedźmina 3 i to nawet w 60 klatkach na sekundę. Kupując Elgato Game Capture HD 60, w pudełku znajdziemy wszystko, co jest niezbędne do szybkiej instalacji. Producent zadbał nawet o kabel HDMI, który często trzeba dokupić osobno. Gorąco zachęcam do wypróbowania tej nagrywarki, jeżeli oczekujecie profesjonalizmu. Na koniec zapraszam do obejrzenia wcześniejszych recenzji nagrywarek. Wystarczy, że naciśniesz w odpowiednią miniaturkę filmu, a automatycznie zostaniesz przekierowany do materiału. Nie zapomnij o odwiedzeniu naszej strony internetowej videotesty.pl oraz naszych kanałów społecznościowych.